Cześć wszystkim z tej strony Chemicznych Ichot. Dzisiaj przedstawię Wam o reakcji zobojętniania. Jest to jedna z najbardziej popularnych i taka najczęściej używana reakcja otrzymywania soli. Nie bez powodu ona nazywa się reakcją zobojętniania, ale za chwilę wyjaśnię dlaczego. W tej reakcji mamy kwas, do kwasu dodajemy zasadę i w wyniku tej reakcji otrzymujemy sól i H2O. Innym zapisem tej reakcji jest H plus OH minus i otrzymujemy w wyniku tej reakcji H2O. Jak zrobimy konkretny przykład, myślę, że Wam się wyjaśni, skąd w ogóle te dwa zapisy różne się wzięły, bo mimo, że to się na pierwszy rzut oka znacząco różni, to wierzcie mi, że to wynika bezpośrednio z tego. Zanim zaczniemy samą reakcję zobojętniania pisać, musimy sobie pewne rzeczy przypomnieć, które już wcześniej były omawiane. Przede wszystkim, jeżeli mieliśmy trzy odczyny w chemii: kwasowy, zasadowy i obojętny, to kwas miał odczyn kwasowy, a zasada miała odczyn zasadowy, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli połączymy ze sobą kwas, który jest kwasowy i zasadę, która jest zasadowa, no to generalnie tak na logikę można by powiedzieć, że powstanie nam coś, co będzie miało odczyn obojętny. Tak? Dlatego nazywamy to reakcją zobojętniania, czyli doprowadzamy do tego, żeby uzyskać odczyn obojętny. Teraz kolejną rzeczą, którą chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli, to będzie dysocjacja kwasów i dysocjacja zasad. Krótkie przypomnienie, jeżeli ktoś ma jeszcze problem z tymi zagadnieniami, to zapraszam do moich poprzednich filmów. Kwasy pod wpływem cząsteczek wody dysocjowały na kationy wodoru, czyli H+, oraz aniony reszty kwasowej, czyli w tym przypadku Cl-. Reszta kwasowa to jest wszystko oprócz wodoru i ta reszta kwasowa jest tyle wartościowa, ile było przyczepionych tutaj wodoru. Czyli w tym przypadku reszta kwasowa to jest Cl, jest ona jednowartościowa, ponieważ tu był przyczepiony jeden wodór. Natomiast jeżeli chodzi o dysocjację jonową zasad, to zasady pod wpływem cząsteczek wody dysocjowały na kationy metalu, w tym przypadku Na+, oraz aniony wodorotlenkowe, czyli OH-. Ten H+, który znalazł się tutaj przy kwasach, odpowiadał nam za odczyn kwasowy, natomiast grupa OH-, która była tutaj, odpowiadała nam za odczyn obojętny. Żeby zrozumieć reakcję zobojętniania, żeby umieć ją poprawnie pisać, trzeba umieć pisać dysocjację jonową kwasów oraz zasad. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze tego nie pamięta, to bardzo proszę, żebyście sobie najpierw to przypomnieli, a następnie wrócili tutaj do tego filmiku. Dobrze, przechodząc do konkretnego przykładu, zrobimy sobie reakcję zobojętniania, w której użyjemy kwasu chlorowodorowego, czyli HClu. Dodamy do tego kwasu chlorowodorowego zasady, a dokładniej wodorotlenku sodu. Wodorotlenek sodu to jest NaOH. No i zastanówmy się, co w wyniku tej reakcji otrzymamy. Mamy kwas, czyli HCl, i mamy zasadę, czyli NaOH. W wyniku tej reakcji musi nam powstać i sól, i woda. No to wodę już możemy sobie przepisać, bo tutaj nie powinno być większego problemu. Teraz ta woda bierze się z tego wodoru, który mamy tutaj, oraz tej grupy OH, którą mamy tutaj. Nasza sól to będzie połączenie tego i reszty kwasowej z kwasu, bo wiemy, że sól zbudowana jest z metalu oraz z reszty kwasowej pochodząca od kwasu. No to jeżeli połączymy sobie ten metal, który mamy przy zasadzie, przy naszym wodorotlenku, to z tą resztą kwasową, którą mamy przy kwasie, to otrzymamy sól NaCl. Reakcję musimy uzupełnić. Możecie mi wierzyć na oko lub nie, że jest ona uzupełniona. I to jest zapis cząsteczkowy. I to, co teraz stworzyliśmy, to będzie zapis cząsteczkowy. W reakcji zobojętniania mamy trzy rodzaje zapisów. Pierwszy to jest zapis cząsteczkowy, czyli ten, który Wy już znacie. Drugi to będzie zapis jonowy. A trzeci to będzie zapis skrócony jonowy. Teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żebyśmy wszystko teraz rozpisali na jony, no bo mamy tutaj wodę, mamy roztwór wodny, a wiadomo, że zarówno kwasy, zasady, jak i sole w roztworze wodnym mają tendencję do tego, że dysocjują. Więc w zapisie jonowym chodzi o to, żebyśmy rozpisali wszystko na jony, z wyjątkiem oczywiście wody. No to zaczynamy. HCl musimy rozpisać w postaci jonowej, czyli będziemy teraz każdy z tych rzeczy rozpisywać na jony. Najpierw rozpiszemy HCl. HCl jest kwasem, a wiemy, że kwasy dysocjują na kationy wodoru oraz aniony reszty kwasowej. Oprócz tego plus przepisujemy. Mamy tutaj zasadę, czyli wodorotlenek sodu. Wodorotlenki dysocjowały na kation metalu oraz aniony wodorotlenkowe. Strzałeczkę przepisujemy, tak? To jest cały czas ten sam zapis. To tutaj to mamy
H+ i Cl- to jest HCl, natomiast to jest tutaj od tego. Teraz rozpisujemy sól. Sole dysocjują na kationy metalu i aniony reszty kwasowej, czyli w naszym przypadku metalem jest Na, a reszta kwasowa jest Cl-. No i wodę pozostajemy bez zmian. Taki zapis to jest zapis jonowy. I teraz to, co pojawia się po tej stronie i po tej stronie, możemy ze sobą skrócić, tak jak w matematyce. I teraz wróćmy, podkreślmy sobie to, co się powtarza zarówno po lewej, jak i po prawej stronie od strzałki. Jak sobie spojrzymy, to widzimy, że mamy tutaj Cl i to Cl minus również tutaj się znajduje. No i jeszcze powtarza nam się Na plus. Również występuje po lewej stronie od strzałki, jak i po prawej stronie od strzałki. I w zapisie skróconym jonowym chodzi o to, żeby te rzeczy, które się powtarzają, wyeliminować, a pozostawiać tylko te, które są tylko z jednej, z lewej albo tylko z prawej strony. I w tym przypadku będzie to na pewno H+, bo H+ znajduje się tylko po lewej stronie od strzałki oraz OH-. Przepisujemy strzałkę bez zmian i na końcu pozostaje nam H2O. Na samym początku mieliśmy zapis kwas plus zasada daje nam sól i wodę i pod spodem napisałam Wam H+ plus OH minus daje nam H2O. I to, co jest tutaj, to jest dokładnie to samo. I każda reakcja zobojętniania będzie nas doprowadzać do tego. Jeżeli w którymś momencie byśmy się pomylili, na przykład, nie wiem, tu byłoby dwa, tu byśmy napisali Na2+, a tutaj Na+, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błąd, bo chodzi o to, że to nam się musi skrócić. Dobrze, ale zróbmy teraz może kolejny przykład. Weźmy sobie kwas siarkowy 6, którego wzór jest H2SO4. Dodajmy do niego znowu wodorotlenek sodu, skoro już jesteśmy w tym temacie obcykani. No i co otrzymujemy? Na pewno sól i wodę. Wodę sobie możemy od razu zapisać. Sól to jest znowu połączenie metalu z tego wodorotlenku oraz reszty kwasowej z tego kwasu. W wyniku połączenia Na i SO4 powstaje nam Na2SO4. Pamiętamy tu o wartościowościach. Na jest zawsze jednowartościowy, natomiast SO4 z racji tego, że tutaj były dwa przyczepione wodory, jest zawsze dwuwartościowe. Stąd tutaj ta dwójeczka, tak? Bo jak zrobimy na krzyż, to tutaj będzie w tym miejscu ta dwójka. Teraz reakcję musimy znowu uzupełnić, tak jak zawsze to było, to się nic nie zmieniło. No i liczymy. Zaczniemy sobie od sodów. Tutaj mamy jeden sód, natomiast tutaj mamy Na2SO4, czyli dwa sody. Więc żeby tutaj też były dwa, musimy dopisać dwójeczkę. Następnie możemy sobie policzyć na przykład wodory. Tutaj mamy dwa wodory. Tutaj też jest wodór. Bez tej dwójki był tutaj tylko jeden wodór, natomiast z dwójką mamy dwa razy więcej, więc łącznie mamy cztery wodory, a tutaj mamy tylko dwa. Więc musimy też dopisać dwójkę. No i na koniec możecie sobie tleny sprawdzić, ja już tego nie będę robiła. No i to jest zapis cząsteczkowy. Teraz zapis jonowy. Znowu rozpisujemy zarówno kwas, jak i wodorotlenek, jak i sól w formie jonowej. Pamiętając oczywiście o tym, że tutaj na przykład mamy dwójki powpisywane. Poprzednio nie trzeba było reakcji uzupełnić, bo już była uzupełniona, natomiast tutaj już trzeba o tym pamiętać. Dobrze, to zaczynamy. H2SO4 jest kwasem. Kwasy dysocjowały zawsze na H+ i SO4 2-, czyli na aniony reszty kwasowej, ale zwróćmy uwagę, że tutaj mamy H2, czyli dwa wodory. Więc oczywiście te dwa wodory muszą znaleźć się również tutaj w tym miejscu. To jest tak samo, jak było w dysocjacji jonowej kwasu, już to robiliśmy, nie powinno być z tym problemów. Plus przepisujemy i mamy 2NaOH. Ważne jest to tutaj, że mamy dwie te cząsteczki wodorotlenku sodu. No i spróbujmy rozpisać zapis jonowy. Wodorotlenki dysocjują na kationy metalu, czyli w tym przypadku Na+, oraz aniony wodorotlenkowe, czyli OH-. To jest to samo, co było tutaj wyżej, identycznie, tu się nic nie zmieniło, ale tutaj mieliśmy dwie te cząsteczki NaOH. I ta dwójka dotyczy nie tylko tego sodu, ale również grupy OH. Więc żeby to się też zgadzało, no to dwójeczki musimy też pisać zarówno przed jonem sodu, jak i jonem grupy wodorotlenkowej. Strzałkę przypisujemy, dysocjacja jonowa soli Na2SO4, sole dysocjują na kationy metalu, czyli Na+ oraz aniony reszty kwasowej SO4 2-. Na tutaj mamy 2, tu jest tylko 1, więc też musimy dwójkę, no i 2H2O. Teraz patrzymy, co się powtarza. Powtarza się na pewno SO4 2- oraz 2Na+. I teraz zobaczcie, tutaj mamy 2Na+ i tutaj też jest 2Na+. Musi być identycznie to samo po jednej, jak i po drugiej stronie. To jest bardzo ważne. Jeżeli tutaj by się okazało, że tej dwójki nie ma, to znaczy, że gdzieś popełniliście błąd, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne. No i zostaje nam 2H+,
plus 2OH minus i otrzymujemy 2H2O, tak? Czyli to, to i to. I teraz zwróćcie uwagę, wszędzie mamy dwójki i te dwójki wzięły się z tego zapisu. Jeżeli byście sobie teraz policzyli wszystkie wodory i tleny i coś by się nie zgadzało, to znaczy, że znowu gdzieś tu popełniliście błąd i gdzieś nie wpisaliście dwójki, bądź gdzieś wpisaliście niepotrzebnie dwójkę, bo jeżeli sobie policzymy tutaj na przykład tleny, mamy 2OH minus, czyli są dwa tleny. Tutaj również mamy dwa tleny, bo bez tej dwójki tu jest jeden tlen, natomiast z dwójką jest wszystkiego dwa razy więcej. A wodory mamy tutaj dwa po tej stronie, tu. I tutaj mamy również dwa wodory, czyli łącznie cztery i tutaj też są cztery, tak? Więc to w tym ostatecznym zapisie również musi się zgadzać. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o reakcję zobojętniania. Bardzo ważne jest tutaj, żeby sobie odrobinę poćwiczyć, bo no, trening czyni mistrza w tym przypadku. Mam nadzieję, że sobie z tym dacie radę na sprawdzianie czy kartkówce. Powodzenia, no i do usłyszenia niedługo.